18 sierpnia przypada wspomnienie błogosławionej Sancji Szymkowiak, zakonnicy. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Z domu rodzinnego wyniosła silną wiarę, zasady moralne i gorącą miłość ojczyzny. W roku 1929, po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, podjęła studia romanistyki na Uniwersytecie Poznańskim. Od wczesnej młodości prowadziła głębokie życie religijne, codziennie uczestniczyła we mszy świętej i przyjmowała komunię świętą. Cechowała ją prawość w postępowaniu, wierność przyjętym zobowiązaniom i miłość bliźniego. W 1934 roku uzyskała absolutorium i wyjechała do Francji. Tam zamieszkała u sióstr oblatek. Chodziło jej o doskonalenie języka przed złożeniem magisterium. Udział w pielgrzymce do Lourdes zdecydował o dalszym jej życiu. Pozostała u oblatek i rozpoczęła postulat. Jednak na usilne prośby rodziców po kilku miesiącach wróciła do Polski. Matka i ojciec doradzili jej wybór zakonu w kraju. Wkrótce zetknęła się ze siostrami serafitkami i w roku 1936 wstąpiła do nich w Poznaniu. Otrzymała wówczas zakonne imię Sancja. Pracowała jako wychowawczyni, nauczycielka, furtianka i refektarka. W czasie wojny pozostała w klasztorze, mimo że przełożeni dali jej możliwość czasowego powrotu do domu rodzinnego. Niemcy zamienili dom sióstr w Poznaniu na hotel. Sancja pomagała jako tłumaczka angielskim i francuskim jeńcom, którzy nazywali ją aniołem dobroci. Wycieńczona ciężką pracą i skromnymi klasztornymi warunkami, zachorowała na gruźlicę gardła. Cierpienia związane z chorobą ofiarowała Bogu za grzeszników. Przed śmiercią powiedziała: umieram z miłości, a miłość miłości niczego odmówić nie może. Ciężko chora złożyła śluby wieczyste. Umarła w opinii świętości 29 sierpnia 1942 roku z nadzieją, a nawet pewnością, że nadal będzie pomagać innym. Jej grób znajduje się w kościele świętego Rocha w Poznaniu. W roku 1996 za wstawiennictwem siostry Sancji została cudownie uzdrowiona nowonarodzona dziewczynka z Poznania, której lekarze nie dawali szans na przeżycie. Po zbadaniu tego wydarzenia przez odpowiednich ekspertów, Stolica Apostolska ogłosiła dekret o cudownym charakterze tego uzdrowienia. To otwarło drogę do beatyfikacji siostry Sancji. Dokonał jej podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski święty Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 roku. W ikonografii przedstawiana jest w habicie swojego zgromadzenia. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Sancja, żyjąc na wzór cichego i pokornego serca Jezusowego, zjednoczyła się z Tobą w doskonałej miłości. Spraw, byśmy idąc jej drogą, osiągnęli świętość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.